Jeżeli modlitwa jest przestrzenią na spotkanie z Bogiem, to jak wygląda nasza relacja z Bogiem? Jeżeli chrześcijaństwo to wyłącznie zbiór nakazów i zakazów, tego rób, tego nie rób, albo jeżeli chrześcijaństwo to taki taryfikator grzechów, to jaki to ma sens? Albo jeżeli modlitwa to jest wyłącznie wypowiadanie pewnych formuł, żeby jakąś sprawę zanieść i przedłożyć, to jaki to ma sens? Jeżeli powiem w tym miejscu, że to nie ma żadnego sensu, trzeba się wznieść ponad to myślenie, bo modlitwa to jest coś więcej i chrześcijaństwo to jest coś więcej. Chrześcijaństwo to osoba, to wejście w relację z Bogiem, wejście w osobową relację, a modlitwa jest przestrzenią tego spotkania. Jak wygląda nasze spotkanie z bliskimi osobami? Spotykamy się po to, żeby coś załatwić? Spotykamy się z obowiązku? Albo spójrzmy na dwie osoby, które się przyjaźnią, gdzie doszły one do tego miejsca, gdzie potrafią się cieszyć wyłącznie swoją obecnością, być jako cel sam w sobie, dzielić się emocjami i po prostu być. Jeżeli modlitwa jest przestrzenią na spotkanie z Bogiem, to jak wygląda nasza relacja z Bogiem? Jeżeli zatrzymamy się wyłącznie na formalności, wyłącznie na obowiązku, wyłącznie na załatwianiu spraw, to jak możemy zbudować głęboką więź? I gdyby tak spróbować przeskoczyć pewną barierę, gdyby spróbować pełniej wykorzystać przestrzeń modlitwy i gdyby podjąć trud budowania dojrzałej relacji z Bogiem, gdyby nasza przestrzeń modlitwy była czystym spotkaniem, była samym byciem, była niczym nieskrępowaną obecnością. I gdyby tak było, jak wówczas wyglądałoby nasze życie? Jeśli sami nie zaczniemy szukać na to pytanie odpowiedzi, drugi człowiek nam nie odpowie. Odpowie nam wyłącznie Jezus Chrystus, który pozwala nam się spotkać, pozwala nam się poznawać, pozwala wchodzić w Jego głębię i coraz silniejszą jedność.